Rozdział ósmy Tomek kluczył za łukami, aż znalazł się w przyzwoitej odległości od drogi, którą zwykle wracają uczniowie do szkoły. Z ciężkim sercem ruszył przed siebie. Dwa czy trzy razy przeszedł strumień, gdyż według rozpowszechnionego wśród chłopców przesądu przejście w brud wody zabezpiecza przed pościgiem. W pół godziny później zniknął za willą pani Douglas na szczycie wzgórza Cardiff. Budynek szkolny, leżący głęboko w dolinie, ledwo można było stamtąd rozpoznać. Wszedł w gęsty las i usiadł na mchu pod rozłożystym dębem. Najlżejszy powiew nie poruszał liśćmi. Upał południa uciszył nawet ptaki. Przyrodę ogarnęło nieme odrętwienie. Dusza chłopca pogrążyła się w smutku. Długo siedział w zadumie z łokciami na kolanach, oparłszy pod brudek o dłonie. Myślał, że życie jest jednym pasmem udręk i prawie zazdrościł Jimowi Hodżsowi, który kilka dni temu wyzwolił się od niego. Wyobrażał sobie, jak dobrze i słodko jest tak leżeć i śnić wiecznie, kiedy wiatr szepce w liściach drzew, pieści trawy i kwiaty na grobie, a człowiek już na zawsze wolny jest od wszelkich smutków i trosk. Gdyby tylko miał dobre świadectwo ze szkółki niedzielnej, chętnie odszedłby z tego świata. A teraz jeszcze ta dziewczyna. Co on jej zrobił? Nic. Miał przecież najuczciwsze w świecie zamiary, a ona postąpiła z nim jak z psem, jak z ostatnim kundlem. Kiedyś jeszcze tego pożałuje, ale wtedy będzie już za późno. Ach, gdyby tak można było umrzeć na jakiś czas. Ale żywotne młode serce nie umie się długo smucić. Tomek zaczął powoli wracać myślą do zwykłych spraw. Co by było, gdyby w tajemniczy sposób zniknął z miasteczka? Gdyby tak pojechał daleko, daleko w nieznane kraje i już nigdy nie wrócił, co ona by wówczas czuła? Przypomniał sobie pomysł, żeby zostać klaunem, ale myśl ta napełniła go niesmakiem. Tanie żarty i kolorowe ubrania były wręcz zniewagą dla jego melancholijnie rozmarzonej duszy. Nie. zostanie żołnierzem i wróci po wielu latach okryty ranami i sławą. Albo jeszcze lepiej pójdzie do Indian. Będzie z nimi polował na bizony Kroczył po ścieżkach wojennych Wśród dzikich gór i po bezdrożach Olbrzymich prerii dzikiego zachodu Aż kiedyś, w dalekiej przyszłości Wróci jako wielki wódz Z orlimi piórami na głowie I twarzą pomalowaną w straszliwe barwy wojenne Któregoś ranka zjawi się w szkole A kolegom aż oczy wyjdą Na wierzch z zazdrości Albo nie, jest jeszcze coś wspanialszego Zostanie piratem Właśnie! Teraz jasno widział swoją przyszłość promienną i chwalebną. Jego imię będzie znał cały świat i wszyscy będą drżeć przed Nim. W aureoli sławy prół będzie wzburzone morze na swoim długim, wąskim czarnym żaglowcu duch burzy, a na jego maszcie powiewać będzie straszliwa korsarska mandera. A gdy już osiągnie szczyt sławy, zjawi się kiedyś niespodziewanie w swym rodzinnym miasteczku. Brązowy od słońca, ogorzały od wichrów morskich, i wkroczy dumnie do kościoła w czarnym aksamitnym kaftanie, czarnych aksamitnych spodniach, w wysokich butach z cholewami, przepasany karmazynową szarwą, z pistoletami za pasem, z szablą u boku, pokrytą plamami krwi, w szerokim kapeluszu z powiewającymi piórami, z rozwiniętą czarną banderą, na której widnieć będzie trupia czaszka i skrzyżowane piszczele. Tak wejdzie. I będzie pęczniał z dumy, słysząc szepty: To jest pirat, Tomasz Sojer, czarny mściciel hiszpańskich wód. Tak, to już postanowione. Wybrał swoją drogę życiową. Zrobi karierę, ucieknie z domu i zacznie nowe życie. Postanowił wyruszyć na drugi dzień rano. Trzeba więc natychmiast rozpocząć przygotowania, zebrać odpowiednie środki. Podszedł do spróchniałego pnia i zaczął kopać pod nim scyzorykiem. Wkrótce natrafił na drzewo, które wydało głuchy odgłos. Włożył rękę do dołka i z powagą wygłosił zaklęcie: To, czego tutaj nie ma, przybądź na zawołanie, a co tu było dotąd niech dalej pozostanie. Potem rozgarnął ręką ziemię i odsłonił sosnową deszczółkę. Wyciągnął ją i odkrył maleńką, zgrabną skrytkę z sosnowych deseczek. Leżała tam szklana kulka do gry. Zdziwienie Tomka nie miało granic. Zbity z tropu, podrapał się w głowę i powiedział. Coś tu nie gra. Odrzucił kulkę ze złością i zamyślił się głęboko. Nie ulegało bowiem wątpliwości, że tym razem zawiodły czary, które on i jego koledzy uważali za niezawodne. Według magicznego przepisu, gdy zakopie się szklaną kulkę i wymówi przy tym specjalne zaklęcie, a po dwóch tygodniach odkopie to miejsce i wypowie słowa, które przed chwilą powiedział, wówczas znajdzie się tam wszystkie kulki, jakie się kiedykolwiek zgubiło. Choćby były przedtem rozrzucone po całym świecie. Ale tutaj nic z tego nie wyszło. Wiara Tomka została zachwiana w posadach. Tyle razy słyszał, że się udawało, lecz nigdy nie słyszał, żeby zawiodło. Zapomniał, że sam już kilkakrotnie próbował tej metody, jednak nigdy nie mógł potem odnaleźć miejsca, w którym zakopał kulkę. Po dłuższym namyśle doszedł do wniosku, że jakaś czarownica musiała mu przeszkodzić i wszystko popsuła. Postanowił to sprawdzić. Zaczął więc szukać dokoła, aż znalazł w piasku małe lejkowate zagłębienie. Położył się, przytknął usta do zagłębienia i zawołał: „Leśnych chrząszczu, powiedz mi to, co chciałbym wiedzieć. Leśnych chrząszczu, powiedz mi to, co chciałbym wiedzieć. Piasek zaczął się poruszać i ukazał się mały czarny chrząszcz, ale przestraszony zaraz się schował. Nic nie mówi, a więc to robota czarownicy? Od razu się domyśliłem. Ponieważ wiedział, że z czarownicami lepiej nie zaczynać, dał spokój skrytce. Przyszło mu jednak na myśl, że mógłby przynajmniej zatrzymać dla siebie kulkę, którą przed chwilą wyrzucił. Rozpoczął więc cierpliwe poszukiwania, ale nie mógł jej znaleźć. Wrócił do skrytki. Stanął dokładnie tak samo jak wtedy, gdy rzucał kulkę. Wyjął z kieszeni drugą i rzucając ją w tym samym kierunku, powiedział: Szukaj, bracie, brata. Uważał dokładnie, gdzie upadła. Poszedł tam i szukał. Musiała jednak upaść za blisko lub za daleko. Powtórzył próbę jeszcze kilka razy, aż wreszcie się udało. Obie kulki leżały prawie obok siebie. W tej właśnie chwili w lesie rozległ się słaby dźwięk małej blaszanej trąbki. Tomek błyskawicznie zrzucił z siebie bluzę i spodnie, przepasał się szelkami, odgarnął na bok kubkę chrustu leżącą za pniem i wydobył z ukrycia łuk własnego wyrobu oraz strzałę, drewniany miecz i blaszaną trąbkę. Porwał to wszystko i boso w rozwianej koszuli popędził przed siebie. Dopadł wysokiego wiązu, odegrał pod nim swój odzew i ostrożnie rozejrzał się z za drzewa na wszystkie strony. Swojej wymyślonej drużynie rzucił cichy rozkaz: Stać, chłopcy! Kryć się, póki nie zatrąbie. Na widowni pojawił się Joe Harper. Tak samo lekko ubrany i tak samo potężnie uzbrojony. Tomek zawołał: Stój! Ktoś mnie wchodzić do lasu Sherwood? Bez mojego pozwolenia. Guy z Gisborne nie potrzebuje pozwolenia. A kim ty jesteś, który śmiesz do mnie mówić te słowa? Ja? Ja jestem Robin Hood. O czym wkrótce przekonają się twoje nędzne zwłoki. Pośpieszył z odpowiedzią Tomek. Dialog przyjaciół wzorowany był na książce, którą obaj umieli na pamięć. A więc to ty jesteś tym słynnym zabójcą. Z radością zmierzę się z tobą i zobaczymy kto będzie rządził w tym lesie. Stawaj do walki. Dobyli drewnianych mieczy. Resztę uzbrojenia rzucili na ziemię. Stanęli w pozycji szermierzy, noga przy nodze i rozpoczęli rycerski pojedynek według ściśle ustalonych zasad. Teraz kolej na ciebie, zawołał Tomek. Wal równo. Obaj więc walili równo, pocąc się i dysząc. Wreszcie Tomek krzyknął. Padni, Padnij! Czemu nie padasz? Nie chce mi się. Czemu ty sam nie padasz? Przecież więcej oberwałeś niż ja. No i co z tego? Ja nie mogę polec, bo tego nie ma w książce. Tam jest napisane. Potem potężnym ciosem w plecy powalił nieszczęsnego Gaja z Gisborne. Musisz się odwrócić, żebym mógł ci zadać cios w plecy. Powaga książki była nietykalna, więc Joe bez słowa odwrócił się. Otrzymał przepisany cios i poległ. A teraz, powiedział Joe wstając, musisz pozwolić, że ja też cię zabiję. To będzie sprawiedliwie. To niemożliwe. Tego nie ma w książce. To jest zwyczajne świństwo, wiesz? Czekaj, Joe. Możesz być bratem takiem, albo maczem, synem młynarza i układać mnie kijem. Albo jeszcze lepiej. Ja będę szeryfem z Nottingham, a ty przez chwilę bądź Robin Hoodem i zabij mnie. To było do przyjęcia. Joe zgodził się i odegrano te przygody. Potem Tomek znowu został Robin Hoodem i zdradzony przez pewną mniszkę, musiał wyzionąć ducha z powodu upływu krwi. Wreszcie Joe, który wyobrażał całą bandę zbójców, gorzko płacząc powlókł Robin Hooda po ziemi, wcisnął mu w słabnące ręce łuk i strzałę, a Tomek szepnął umierającym głosem: Gdzie padnie strzała, tam pochowajcie biednego Robin Hooda pod zielonym drzewem. Wypuścił strzałę. Padł na wznak. I chciał godnie umrzeć, ale zerwał się zbyt szybko jak na trupa, bo trafił w pokrzywy.